Witam Was po dłuższej przerwie. Mamy Wielki Czwartek dzisiaj, a ja nie mam nic, nie mam zrobionych zakupów. Okna są okropnie brudne od budowy i tak zostanie. Jezus i tak przyjdzie do nas. Zmartwychwstanie. No, więc generalnie oprócz jednej dekoracji, nie mam nic na dwóch dekoracji, nie mam nic na Wielkanoc. Także plan na dzisiaj to są zakupy, na pewno. Jakaś rozpiska tego, jak ma wyglądać śniadanie wielkanocne i generalnie święta, jedzenie ciasta. Na razie nie mam. Wiem, że chcę zrobić ciasto marchewkowe z kremem mascarpone, bo to jest moja obsesja. Na nie można chodzić cały czas do kawiarni i płacić tam kilkunastu złotych za jeden kawałek. 3 bita na pewno dla Filipa, a resztę niech robią babcie. Ja się nie będę myślała. I tak za dużo na głowie mam. No, więc dzisiaj zakupy. Jeszcze chcę jechać do galerii, bo mamy taką sytuację, że Leoś wchodzi we wszystkie ubranka, które nosił, jak był leżącym dzieckiem. Jeszcze nie raczkował. Zaczął raczkować i nie kupowałam mu kolejnych ubrań, bo po prostu we wszystko się mieści. A ja kupowałam mu tylko kremowe, śmietankowe, białe rzeczy, bo wyglądał w nich cudownie, uroczo. Ale wyobraźcie sobie, jak teraz wyglądają jego kolana. Wszystkie spodnie są po prostu czarne na kolanach i nie da się tego odprać. Więc idziemy. Mam jedno zamówienie z Zary przyszło, pokażę Wam później. I coś tam jest, ale na pewno to nie wystarczy. Więc zabieram Was do galerii, zabieram Was do marketu. Do marketu i tak przygotowujemy święta. Pokażę Wam tą dekorację, którą zrobiłam. To jest, dobra, pokażę Wam. Nie ukrywam, że mocno się tutaj inspirowałam moją bratową. Ona miała coś takiego, jak kiedyś ich odwiedziłam, wazon i w wazonie miała takim szklanym właśnie, nie wiem, to chyba był ten kwiat, tylko pojedynczy i tak miała rozsypaną ziemię na dnie. Tutaj przy tych trzech to głupio wyglądało, więc po prostu nasypałam więcej ziemi, ale podoba mi się to. Skarpety zdjęte. O! Czy tobie jest? Chce ciepło? Szajbo. Leo się ostatnio łapie takie urocze szajby. Pupko, pupko. Żeby nie było, jest też kolejny progres. Kupiłam Leosiowi słodycze do koszyczka od zająca. Kupiłam mu jakieś ciasteczka orkiszowe. Wszystko to takie dzieciowe. Mały update w kwestii dekoracji. Mama kupiła mi rzeżuchę. Mój tak jechała, więc przy okazji przywiozła. I kupiłam dzisiaj baranka na stół świąteczny, wielkanocny. Taki trochę kiczowaty, ale tylko to było. No i mam od mamy koszyczek. Także, a to dopiero w sobotę, czyli za 2 dni. No tak, ale jest progres, jest dobrze. Jako, że dzisiaj jesteśmy w ferworze przygotowywania świąt, to mąż się spisał na medal i poszedł do restauracji rodziców po szamkę. I to są, totalnie szczerze, najlepsze pierogi ze szpinakiem, jakie jadłam. Są po prostu... Twoja zupka śródziemnomorska chyba też, co? Yes. No, naprawdę sztosik. Pa, królik, dwie Kinder Chocolate i Kinder jajka. Dostałem tylko jajka. Babcia kocha bardziej Ole. Możesz wziąć biedronkę z tego wszystkiego. Biorę królika. Tym razem na pewno nam się uda. Także mamy kolejny dzień. Kontynuujemy vloga. Dzisiaj jest piątek, nie wiem, gdzie tutaj ustawić telefon. Ubieramy się. O! O tako!
Ubieramy się i jedziemy na ostatnie zakupy, pomidory. Brakuje mi kilku rzeczy, wczoraj w Biedronce nie było. Już się spieszę, tak, już się spieszę. Musimy szybko, bo Leoś będzie się troszkę grzał pewnie. Brakuje kilku rzeczy. Może jakieś dekoracje jeszcze, może tulipany dokupię. Brakuje mi na stół czegoś. Jedziemy. Jedziemy. Wondering. Jednak słabą listę zrobiłam i teraz muszę się zastanawiać, czego potrzebuję. Położyłam właśnie Leosia na drzemkę w końcu i pokażę wam, co kupiłam. Jest w ogóle straszne światło, jest po prostu szaro na zewnątrz, i więc no nic na to nie poradzę. Jakość będzie gorsza. Będę musiała dzisiaj posprzątać, ale tak, kupiłam serwetki zwykłe białe, jakoś wzorki do mnie nie przemawiają. I tak, wczoraj kupiłam, pokazywałam tego baranka, ale on jest taki trochę, no nie teges, no taki trochę kiczowaty. Więc dzisiaj znalazłam takiego tyci, ale jest po prostu przesłodki, jest śliczny. No, halo, o, jest cudny. Jest trochę mniejszy, ale ładnie będzie wyglądał, myślę. Dobra, to kupiłam i miałam wyrzuty sumienia, bo nie miałam w domu żadnej, żadnej świątecznej dekoracji, takiej typowo, oprócz tego baranka teraz. Więc kupiłam takie jajko, było na promce, minus 30%. Szanuję, szanuję, w piątek przed świętami, taki rabacik. No więc chociaż takie jajko i no, na razie jest bałagan, ale jakoś to się tu ładnie wkomponuje, pięknie tam to wygląda, makaron. Okej. Miałam też lodówkę właśnie w Lidlu, kupiłam jakieś rzeczy na deskę, taką tą z serów. Akurat tą deskę lubię bardzo robić, więc może wam w następnym vlogu pokażę, tym już typowo świątecznym, jakieś jogurty dla Leosia kokosowe. O, na tym punkcie mam obsesję, między innymi. Co to jest? To nie jest yerba, to jest, nawet nie pamiętam, czaj kola, coś takiego. Bardzo dobre. What are you doing, honey? Are you playing with your toys in your room? I promise it's gonna be finished after Easter, okay? Na razie powiesiliśmy tylko te półki, żeby już chociaż coś, jakiś efekt był na ścianach, jakiś kolor. No przestań migać, o. Także te półki w ogóle znalazłam w Isku za 25 zł. Isku. Wydaje mi się, że to jest mega tanio, jak na, bo to one mają 1,15 m. Lala! To w ogóle ta książka mapy jest tak piękna. Chyba dlatego chciałam te półki zawiesić, żeby już po prostu tą książkę móc postawić. Ta i pszczoły. Te dwie to jest po prostu obłęd. Ta jest fajna, jakby tu się wnętrze liczy, ale nie no, brzydka nie jest. Ale tak to się prezentuje i to jest pierwszy element dla Osia pokoju, no i po świętach na spokojnie będziemy kompletować resztę i tak, no na razie tu jest tylko komoda, jego patron, odkurzacz, no i pranie. Mamo, mamo. O! Takie poranki mogą być codziennie, ziomeczku. Thank you. Thank you, guys. To ciekawe, mamo. Mama się cieszy. Witam w sobotę. Zaczęła się cudownie, jak widzieliście. Zawsze marzyłam, żeby mąż z dzieckiem przynosili mi kawę. O, naprawdę spełnia się moje aktualnie marzenie. No, dzisiaj się chcę nagrywać. Dzisiaj jest słońce na zewnątrz, jest piękna pogoda, bezchmurne niebieskie niebo, właśnie na nie patrzę. Także są chęci. I dzisiaj idziemy pierwszy raz ze świeconką. Tak się cieszę. Zaraz idę ją przygotować. Problem jest taki, że wczoraj nie miałam w ogóle czasu zrobić żadnych pisanek, żadnych jajek. Moja mama przywiezie trochę pofarbowanych, jak to się mówi, w wodzie z octem, jakby z barwnikami.
ale znalazłam wczoraj taki sposób online, bo nie mam żadnych flamastrów, żadnych pisaków, żeby zrobić pisanki. Znalazłam sposób na ryż. Bierze się woreczek z ryżem, wlewa się tam kilka kropli barwnika spożywczego i się robi taki efekt, taki piaskowy jakby. No, no nie jest to marmurkowy efekt. Zobaczycie, spróbujemy. Prawdopodobnie nie wyjdzie, znając moje szczęście, ale no nie mamy za wiele opcji, także idziemy próbować farbować jajka, idziemy zjeść jakieś śniadanie, ubrać się i na święconkę. Okej, naprawdę jestem w tak cudownym humorze. Wczoraj to nie był mój dzień do nagrywania. Nic tam nie szło, totalnie nic tam. Było tak ponuro, było tak szaro, energii nie było w ogóle dobrej. What? Bierzemy ryż, tylko nie za głośno, jak mam już. Ok? Leoś, nie za głośno. Okay. Weźmiemy dwa takie woreczki. Kupiłam barwnik srebrny i brązowy i nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak naturalnie, ładnie. Zobaczymy. Najwyżej posłużymy się tymi, co moja mama przywiedzi. Chodźcie, będziecie ze mną robić jajka. Wyciągniesz mnie z lodówki? Ale my oglądamy kamerą w Kardashianie. Ja. Masz kawę tu, nie? Będziesz miała zimno. Nie, daj mi kawę! No ej, oglądałem to. Czemu mi przełączasz? Dobra, to zrobimy na oko. Myślałam, że będą kropelki. I teraz musimy wymieszać. Niby działa. Teraz zobaczymy. Jak na razie mały update. Zmarnowana torebka ryżu. I jajko. Znaczy jajko się umyje, nie? Ale generalnie... Miał być tak, wiecie, nie? DIY. Do it yourself, bitch. No, no nie do końca. Przyjechała mama na ratunek z jajkami i mamy pisanki. O tamto to totalny po prostu fuck up. Tam nie wyszło nic. Także idziemy na święconkę. I'm a gangster. Oh my goodness. You look like baby from the hangover. Skoczyłam jeszcze na szybko do miasta, bo mama była u mnie akurat po święconce i została z Leosiem. Leoś jest na drzemce. Moja najcudowniejsza, kochana mamusia myje mi łazienkę, także jest szansa, że się wyrobię rzeczywiście z ciastami i ze wszystkim. Zjedziemy do domu ogarniać wszystko i pokażę wam, bo na ostatnią chwilę wczoraj wieczorem przyszedł do paczkomatu prezent dla Leosia od zająca, więc zapakujemy dla niego koszyczek. O, ale się jaram, to jest coś, co naprawdę długo chciałam kupić z Zary, ale nie wiem, jakoś tak nie mogłam się do tego zebrać. Też jak na taką zabawkę jest to trochę drogie, bo 149 zł za kilka drewnianych zabaw, ale jest piękne, pokażę wam. Stwierdziłam, że spakuję teraz Leosia koszyczek. Może wyciszę telewizor. Czaiłam się na to długo. To jest inwestycja na wszystkie dzieci, bo to są drewniane zabawki, więc na pewno starczy na lata. Uwielbiam drewniane zabawki. To nie tylko ze względu na Montessori, po prostu one są ładne, one nie szpecą domu. Dom nie jest kiczowaty. No kurde, są po prostu cudne. Więc... Może zacznę od początku, bo w święta Bożego Narodzenia, przed świętami, kupiłam kuchnię w Biedronce, bo była ze złotym kranem, taka po prostu śliczna kuchnia i stwierdziłam, że kupię mu do pokoiku. No ale mieliśmy już wtedy prezent na święta, więc i był za mały. Leoś był... Ile on miał wtedy?
coś koło pół roku, więc nie było sensu dawać mu kuchni, bo nawet, no kurde, chyba wtedy jeszcze nie siedział, może już, nie, chyba jeszcze wtedy nie siedział. Więc po prostu schowałam i stwierdziłam, że będzie na roczek, a teraz na roczek Filip znalazł już prezent inny i chcę go kupić, więc stwierdziłam, że kuchnia będzie na Wielkanoc, będzie takim dużym prezentem, będzie czekać w pokoju, no ale i tak trzeba zrobić jakiegoś zająca, którego znajdziemy w ogródku, bo trzeba tradycję podtrzymać, więc kuchnia będzie tam, no a do kuchni dokupiłam taki zestaw, siatka na zakupy, do tego jest, uwaga, lista zakupów ze wszystkim, co jest w środku. Świetne po prostu. Teraz tak, zacznę od najlepszego. To może nie jest najlepsze. No dobra, jest najlepsze. Jajka. Genialne. Także jajeczka, co tu jeszcze jest? Mleko, czekolada. Nie wiem, co to jest, jakaś kalarepa. Nie wiem nawet. Nieważne. Winogrona, pomidory w puszce, może robić szakszukę. Będę zamawiać u niego szakszukę. Soczek, uwaga, czosnki. I teraz coś świetnego, nożyk, kiełbaska i kroimy. Czad. No to jest trochę prezent dla mnie. Ja się tym będę bawić. Jest świetne, po prostu są tak piękne te rzeczy. Stek, wiadomka. Więc to jest główny prezent do koszyczka od zająca. I do tego kupiłam jakieś ciasteczka orkiszowe, chrupki kukurydziane, takie te Natura Nutri Puffs. Także to znajdzie w krzakach. Na następnym vlogu będzie reakcja. Będziemy rozpakowywać, zobaczymy, czy mu się spodoba. Na pewno nie będzie taka reakcja jak u mnie. Na pewno ja się tym bardziej jaram na ten moment, no ale cóż. A to jest ta kuchnia, o której mówiłam. Ona ma złoty kran. Jest taka, no ta kuchnia, która jest w IKEA dostępna, jest taka bardzo podstawowa. Widziałam, moja kuzynka sama na przykład takie kafelki wyklejała, wykańczała ją sama, żeby była taka bardziej pro, a ta już jest po prostu śliczna, mało tego, chyba ma jakieś elektryczne, jakieś dźwięki wydaje, coś tam, więc fajnie, super, bardzo mi się podoba. Myślę, że dzisiaj zerwę nockę i będę to składać, żeby na jutro było w pokoju. Żegnamy się z Wami, jest sobota wieczór i no już tylko idziemy dzisiaj na Wigilię Paschalną. Wieczorem będę składać kuchnię, także Leoś idzie spać. No, wszystko czyste, wszystko posprzątane, ciasta gotowe, nic, tylko czekać na świętowanie. Widzimy się jutro, znaczy no jutro, jutro będę nagrywać. Także do następnego vloga. Życzymy Wam szczęśliwych, radosnych i błogosławionych świąt. Bye! Bye, bye! Bye, bye!